Szanowni Państwo, drogie koleżanki i koledzy, z przyjemnością zapraszam Państwa do udziału w 17. Międzynarodowym Kongresie Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, który w tym roku odbędzie się między 26 a 28 września we Wrocławiu. Hasłem tegorocznego kongresu jest niewydolność serca od prewencji do interwencji. Co nie oznacza, że będziemy mówili wyłącznie o niewydolności serca. Będziemy mówili o wszystkich chorobach układu sercowo-naczyniowego, które wiemy mogą prowadzić do niewydolności serca. Ten tytuł wynika z faktu, że chcemy zwrócić uwagę nas wszystkich, ale również decydentów na problem niewydolności serca, nową epidemię XXI wieku. Kongres zapowiada się bardzo interesująco. Jak zwykle będą sesje zarówno edukacyjne, jak i sesje pro-kontra, sesje focus, sesje abstraktowe. Nowością tegorocznego kongresu jest sesja, która będzie sesją European Heart Journal. Przyjedzie redaktor naczelny i będziemy mieli okazję wysłuchać referatów zarówno gości zagranicznych, jak i polskich ekspertów na temat najlepszych publikacji z European Heart Journal i nie tylko. Nowością również jest możliwość przedyskutowania z ekspertami najtrudniejszych, najciekawszych przypadków, które Państwo leczyliście w ostatnim czasie i taki list z informacją o możliwości nadsyłania tych przypadków został do Państwa już przesłany. Sesje będą zarówno na poziomie dość podstawowym, edukacyjnym, ale również eksperckie, więc myślę, że każdy z nas znajdzie tam dla siebie dużo interesujących rzeczy. Zapraszam Państwa wszystkich do Wrocławia. Do zobaczenia.